Pani Krystyna, jak się pani czuła na tej opolskiej scenie? No powiem szczerze, że przed wyjściem miałam tak straszną tremę, żołądek oczywiście ściśnięty, ale kiedy wyszłam, spojrzałam na publiczność, która tak bardzo blisko sceny siedzi, wszystko jakoś tak fajnie odeszło, puściło i powiem szczerze, że ten klimat sprzed 29 lat wrócił i to jest piękne. A jakie ma pani sposoby radzenia sobie ze stresem przed występem? Bo na pewno jakieś są, no tyle lat pani na scenie, to coś pewnie działa. Rzeczywiście, tyle lat na scenie i przed każdym występem, niezależnie od tego, czy to jest duży festiwal, czy to jest zwykły koncert, zawsze jest ta trema, taka lekka trema, ten żołądek, to mrowienie. Dobrych parę oddechów mi pomaga, wstrzymuję wtedy oddech na dłużej, odprężam się. I tak wyciszam w tym momencie, jakoś to wszystko odpływa. Oczywiście metody są, każdy ma swoje i wypracowane też przez lata. No, na mnie akurat działa taka metoda. To teraz bardzo ważne pytanie, jak będzie pani wspominała głosowanie eurowizyjne? Jak tam było między jury? Myśmy siedzieli od siebie bardzo oddzieleni, to znaczy w dużych odległościach. Oczywiście niektóre komentarze z daleka, niektóre rzeczy żeśmy komentowali, bo nie sposób było na przykład nie zauważyć, że niektóre piosenki były podobne do jakichś tam przebojów i takie rzeczy komentowaliśmy. Natomiast jak głosowaliśmy, to już była indywidualna sprawa. Ja do dzisiaj trzymam swoje brudnopisy i powiem szczerze, że nie mam się czego wstydzić. A co było pani najwyżej? Najwyżej Szwecja. Facet, który śpiewał na takich jeden schodach. Typ Szwecja nam wystarczy, Szwecja nam wystarczy, nie ma co dużo zdradzać. A jak w ogóle pani zareagowała na tą całą aferę związaną z Eurowizją? Szczerze mówiąc, ogromnie mnie to zdziwiło, jak przeczytałam w Google'ach na ten temat, to znaczy wszystko na ten temat starałam się wyczytać i rzeczywiście, że wokół tego zrobiła się taka afera, ja mówię, zaraz, no ale myśmy nie mieli wpływu na to, jak wypadnie Polska, prawda, w tym konkursie. Myśmy nie głosowali na Polaka. Wiadomo, że tendencyjnie wiele krajów głosowało na Ukrainę ze względu na sytuację, jaka była i chcieliśmy, żeby im się udało, ale nikt nam nie radził, na kogo głosować, nikt nie podpowiadał. Każdy z nas miał swoje typy i rzeczywiście każdy miał bardzo różne typy, z tego co wiem, później. A ja zareagowałam, no powiedziałam sobie, kurczę, przecież to mnie w sumie nie powinno dotyczyć. Ja głosowałam tak, jak mi serce dyktowało i tyle, no. Czyli była pani zdziwiona tym unieważnieniem głosów i w ogóle tą całą aferą, no bo wszystko poszło na jury, że to jury coś źle zrobiło i tam były niedociągnięcia. Nie. Wszystkie głosy odbierała od nas pani... pani komisji, ta główna. Tak, ta główna komisji, mecenas. Każdy z nas dostał, wszystkie karty były zabierane, ponumerowane, opisane, podpisane. No i właściwie nie wiem, co się potem z tym działo, więc to niemożliwe było, żeby cokolwiek innego mogło się dziać, jak tylko no było czarno na białym, co jest na tym napisane. Nie wiem. Ja oddałam swój głos tak, jak wypadało, jak przewidywał regulamin i na tyle. Eurowizja to zawsze wiele zaskoczeń, więc tak jakby kolejne zaskoczenie. Każdy festiwal jest wielkim zaskoczeniem. Na każdym festiwalu dzieją się rzeczy, które wywołują jakieś komentarze, że to ten właściwie powinien wygrać, a nie inny i tak dalej. To jest kwestia indywidualnego jakby podejścia i odczucia. Każdy z nas ma swoje gusty. Ja byłam na wielu festiwalach i też jurorowałam i zawsze były takie głosy, że można było, że jurorzy mogli, a bo czego, a tendencyjnie. Nie no, ja nie mam sobie nic do zarzucenia, przyznam szczerze. To teraz ostatnie pytanie, jak radzi sobie pani po śmierci męża, bo ostatnio pani to powiedziała w mediach. Jaki to jest dla pani czas? Po prostu muszę żyć dalej. Może tyle. A kto jest pani największym wsparciem? W tej chwili na pewno mój menadżer, którego od stycznia mam, spadł mi z nieba jak gwiazdka. Zresztą znaliśmy się już dużo wcześniej i on jest dla mnie ogromnym wsparciem, bo sama bym sobie z tym wszystkim nie poradziła. Jednak to jest dużo, cała otoczka, całe sprawy związane z organizacją, z terminami, z umowami.
nie umiałam nigdy tego robić, więc jest dla mnie ogromnym wsparciem. Oczywiście syn również, który zawsze mnie wspierał i byłoby dziwne, gdyby tak nie było. Także na szczęście mam wokół siebie wspaniałych ludzi, mam mnóstwo przyjaciół, którzy mnie nie opuścili i to jest ogromnie ważne, bo jak wiemy, przyjaciele w życiu są ogromnym wsparciem i naprawdę ważną, wielką wartością. Artyści często wyrzucają swoje emocje na papier. Czy powstanie jakiś utwór? Nie, nie wiem. Na pewno jeden już powstał, który dopiero po festiwalu wypuścimy. Nagrałam go w marcu. I zobaczymy, jak zareagują słuchacze, bo jest to zupełnie inny utwór od tych, z których mnie większość zna. No to czekamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.